Pani Marszałek, Wysoka Izbo, rząd obiecał samorządom pomoc i wsparcie na inwestycje w związku z kryzysem. Pieniądze zostały rozdzielone nie według kryteriów czy algorytmu, tylko według klucza politycznego. W województwie lubelskim, które jest jednym z najbiedniejszych w Polsce i w całej Unii Europejskiej, ta pomoc, Szanowni Państwo, wygląda między innymi tak. Biała Podlaska – zero, Drelów – zero, Janów Podlaski – zero, Kodeń – zero, Konstantynów – zero, Międzyrzec Podlaski – zero, Rokitno – zero, Rososz – zero, Sosnówka – zero, Terespol – zero, Tuszna – zero, Wisznice – zero, Zalesie – zero, Biała Podlaska – zero, Aleksandrów – zero, Biłgoraj – zero, Gmina Biłgoraj – zero, Józefów – zero, Potok Górny – zero, Tarnogród – zero, Terespol – zero, Dorochusk – zero, Dubienka – zero, Kamień – zero, Rejowiec – zero, Rejowiec Fabryczny – zero. Ruda Huta – zero, Siedliszcze – zero, Wojsławice – zero, Żmudź – zero, Dąchobycz – zero, Chorodło – zero. Chrubieszów – zero, Mircze – zero, Uchanie – zero, Gmina Batorz – zero, Dzwola – zero, Modliborzyce – zero, Fajsławice – zero, Gorzków – zero, Izbica – zero, Krasinin – zero, Krasnystaw – zero, Łopiennik Górny – zero, Sienica Różana – zero, Annopol – zero, Dzierzkowice – zero, Miasto Kraśnik – zero, Gmina Kraśnik – zero, Abramów – zero, Kamionka – zero, Lubartów – zero, Gmina Lubartów – zero, Michów – zero, Gmina Ostrówek – zero, Uścimów – zero, Bożechów – zero, Bychawa – zero, Garbów – zero, Guz – zero, Jabłonna – zero, Konopnica – zero, Krzczonów – zero, Niemce – zero, Strzyżewice – zero, Wólka – zero, Zakrzew – zero. I jeszcze ponad 100 gmin, w tym gmina Lublin i gmina Puławy. To jest po prostu skandal. Dzielicie ludzi na gorszych i lepszych. I my wam tego nie zapomnimy. I Polacy wam tego nie zapomną. Dziękuję.